Da się. Wjechałeś? Człowieku, da się. Nie potrzeba się bawić młotkiem. Cześć, witajcie w grze Demolition Build Company 2017. Razem ze mną jest Matt. Witam wszystkich. Który będzie nam tylko towarzyszył, bo w tej grze chyba multi nie ma. W sumie nie sprawdzałem dokładnie, ale mi się wydaje, że nie ma. Także odpalimy sobie profil utworzony na nowo. Wcześniej tam patrzyłem, jak ta gra będzie chodzić. No i chodzi dosyć dobrze, jak na razie. Chyba, że później będą jakieś czynności, Bo ta gra jest które... już gotowa, czy ona jest taka jeszcze w No fazie beta? właśnie, ona jeszcze podczas gdy nagrywam, jeszcze nie jest wydana, więc może coś jeszcze się zmienić. Ale myślę, że aż takich dużych zmian nie będzie, więc wiesz. Link do tej gry na Steama umieszczę w opisie. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie w opisie wejść i zobaczyć. Bo na Steamie będzie do kupna. Nie wiem, czy gdzieś indziej w sklepie, jaka będzie cena i tak dalej, ale wiem, że na Steamie na pewno będzie dostępna. Tam przeważnie wszystkie gry są. No więc przywitał nas twój osobisty doradca. Mój? Nie, tak się nazywa twój Aha. osobisty doradca. I mówi, że firma jest zadłużona i trzeba rozkręcić interes. To będziemy coś rozkręcać. No to na pewno. On się zajmie papierkami. Ale nam da kilka wskazówek. Będziemy burzyć. Podobno to jest najlepszy sposób na zarobek. Burzenie. Kurczę, w BF już bym miał tyle kasy, jakby to tam działało. Gdyby to jeszcze można za tą kasę coś kupować, to tak, to by było fajnie. No, da się kupować te maszyny, co stoją tam na Ale mapie. w BF-ie. A w BF-ie? No właśnie, w BF-ie nie. Trzeba wsiąść do półciężarówki, aby rozpocząć pierwszy kontrakt. Okej, no więc tak wygląda gra. Gra chyba chodzi na Unity. Samouczek, parkingi. No, czyli parkingi działają tak jak place do teleportacji. Podchodzimy do znaku, klikamy F i tutaj mamy do teleportacji różne maszyny, które mamy po prostu odblokowane czy tam kupione. A dużo ich widzisz na start? Tych maszyn jest? No na start na parkingu stoi właśnie taki pick-up, w którym możemy tylko chyba dojeżdżać od miejsca do miejsca oraz kopareczka. W sumie to nie jest koparka, to jest bardziej taki buldożer, spych. No i jeszcze powinien stać, chociaż nie stoi na start, ale w tej grze ta gra również obsługuje mody. No i na start też jest taki testowy mod, który się nazywa Test Track. I dostarczymy sobie. Zobaczycie, jak wygląda, gdzie on się... A, tu! No, on jest, kurde, taki bykowy, że masakra. Tak wygląda ten testowy mod. No i fajnie właśnie. No, koła to są po prostu zwykłe walce. Tutaj taka bryła, ale można do niego wsiąść. Ale jeszcze zastosowania do niego nie znaleźliśmy. No jeszcze nie wiem do Może końca być dokładnie. do czego on służy. Wydaje mi się, że to w sumie jest taki też problem, że on nie obniża do końca tej jakby łychy. Więc nie wiem do czego on może być. Może do jakiegoś burzenia czy coś. Tak on wygląda, ten testowy mod. A No wracając i jeszcze jeszcze. do BF-a, to pewnie jakieś tutaj czołgi też później powstaną W od sumie burzenia. można to uznać też za czołg. Bez lufy. No ten spych taki to może być jedynie lufa, no. W sumie ty tam widzisz go trochę inaczej, bo w programie tam w jakimś graficznym to spychu nie było. Był Dobra, tylko ale taki jeszcze. samochód jakby. Kurczę, już się bałem, że coś mi się zwiesiło. Ale okej. Żeby włączyć w ogóle te mody, żeby były widoczne, to się chyba to ustawiało gdzieś tutaj. A, tu jest, no, wsparcie dla modyfikacji. To jak się zaznaczy, to wtedy te mody pojawiają się w grze. No, na razie jest tylko ten testowy mod, ale jakby ktoś zrobił jakiś mod i się nim podzielił, no to pewnie będą następne. Nie wiem w sumie, czy będzie to na tym Steam Workshop. Workshopie, czy gdzieś tak po prostu jak mody w farmingu, że na jakiejś stronce. Można No. byłoby zrobić tak i tak. Okej. Oprócz tego tak, że mamy dostępne takie no, narzędzia, które są pod klawiszami numerycznymi 1, 2, 3, 4 i tak dalej.
Na start mamy tylko młoteczek i klucz. W sumie z kluczem też jest ciekawie, bo tym kluczem można naprawiać maszyny nasze. Jak coś się popsuje, to można sobie naprawić. Ciekawe, czy tu są jakieś wizualne... Zniszczeń wizualnych chyba nie ma, bo mi się już udało zniszczyć tego spycha właśnie. Ale może on nie miał zaimplementowanego, bo to w końcu testowy mod. Nie, ale mi się wydaje, że raczej wizualnych zniszczeń nie ma. Dobra, trzeba wreszcie pojechać do tego miejsca, gdzie trzeba pojechać. Ze środka maszyny wyglądają, no, tak jak widzicie, tekstury w środku tej deski w ogóle, no, najwyższej jakości nie są, ale no, też tragedii nie ma z wyglądem tych maszyn. Ale nie pokazujesz teraz test modu dalej? Nie, to już jest test mod, no, ze środka wyglądu to w ogóle nie ma. Nie ma kabiny. Ale z zewnątrz te pojazdy wyglądają całkiem spoko. Co tu, chyba tutaj gdzieś się skręcało, no. No gra wygląda, no, typowo dla Unity. Tak jak inne gry na Unity wyglądają. Czyli nie wiem, co tam jeszcze na Unity było. Professional Farmer wiem, że chyba na Unity był. Co tam jeszcze było? Były na jeszcze jakieś takie mniejsze gierki, w które może raz zagrało się i zapomniało się o nich. Nie, ta gra survivalowa Rust, czy coś w tym stylu, też chyba na Unity była, tylko nie wiem właśnie, czy ta, czy jakaś inna. Dużo jest na pewno gier na Unity i na telefon. To proste niby jest do zrobienia, kompilator od razu jest. Może i ta gra później powstaje na telefon. Nie wiem. Na Note 7. Dobra, jest mapa w grze w ogóle, która nie jest w całości. Tutaj też się teleportujemy, jak dojedziemy na przykład tutaj do końca drogi, to jest tak jakby teleportacja na dalszy kawałek mapy. Tylko że teraz właśnie chyba będzie taka teleportacja. Ogólnie mamy różne takie nieodkryte znaki zapytania, coś jak w Eurotracku, że podjedziemy do takiego znaku i nam się odkryje. W Eurotracku to się odkrywają chyba firmy do zatrudnienia pracowników z ciężarówkami. Stacje chyba są odkryte, więc to nie, ale ci pracownicy i firmy z ciężarówkami są. Salony, o. No i są też porozrzucane tutaj w tej grze po mapie takie punkty, które można, znaczy punkty, no takie jakby place budowy, które można sobie te zlecenia przyjąć. Tutaj jest akurat posiadłość dokupna, ta posiadłość jest akurat dokupna, nie jest to tak jakby do naprawy, to nie jest jakby zlecenie, tylko to się kupuje. Tego akurat jeszcze nie robiłem, więc nie wiem, jak to wygląda, ale nawet nie mamy tyle kasy, żeby to kupić. No, pytałeś się, ile mamy na start, nie? Mhm. No to na start mamy okrągłe zero. Wow, sporo kasy. No. Gościu mówi, że firma jest zadłużona. Tak. Trzeba coś zarobić wreszcie. To jedziemy na pierwsze... O, jeszcze bym zobaczył, jeszcze bym pokazał, jak wygląda zderzanie z innymi pojazdami. Tu akurat jedzie. Jest dźwięk. No i one troszkę podskakują, więc mi się wydaje, że to jest nawet lepiej niż w Farming Simulatorze, bo w Farming Simulatorze jak uderzymy, to jest tak jakby, tak jak ściana, tutaj nie ma w ogóle reakcji, a tu jak uderzymy, to on reaguje na to zderzenie. No, kierunki puszcza w ruchu ulicznym. My chyba kierunków puścić nie możemy, ale no, ci co jeżdżą, to kierunki puszczają. Jest jeszcze opcja zmysłu budowlańca, która jest podobna jak w takich właśnie, nie wiem, skradankach czy z grach survivalowych, że nam podświetla przeciwników. Tutaj nam będzie podświetlało różne rzeczy, które możemy, nie wiem, przenieść, zburzyć i tak dalej. Zresztą mi się wydaje, że w tej pierwszej misji będzie coś, co... Dlaczego będzie ten zmysł budowlańca potrzebny? A to może nawet pomóc, bo jeśli na jakiejś placu budowy będzie więcej elementów, to nie jest co podnieść, albo co zrobić. No. W jakimś stopniu pomoże. Kontrakty są głównym źródłem przychodu. No, każdy kontrakt wymaga różnych narzędzi i tak dalej. Szczegóły właśnie sprawdzamy na takiej tabliczce z kontraktami.
Magazyn wymaga renowacji. Ściany działowe w biurze nadają się do wyburzenia. Przy okazji pozbądź się starych kanistrów. I wymagany jest tylko młotek. Spoko zlecenie, nie? Mhm. A weź ten spych i wjedź w ścianę najwyżej. No właśnie, czekaj, możemy to też spróbować zrobić, ale... A, musi się zlecenie załadować, jakie przyjmiemy, no ale dobra. Mówisz, żeby spychem to spróbować zrobić? Mhm. Chyba, że potem wyskoczy ci rzemisa nieudana, bo miałeś młotkiem. Nie wiem, albo tym modem, ty. To no, no, właśnie o ten spych, o ten mod chodzi. Czekaj, na wszelki wypadek jeszcze wezmę ten buldożer. Niech se stoi, a my zobaczymy. Ty, ale ja nie wiem, czy ja tym w ogóle tamtym wjadę. Bo to w środku jest do wyburzenia, to szkoda. To są ściany działowe, nie? A, no, ty, jeszcze są takie... Miałem to pokazać. Jakby ślady w błocie, czy coś. W takich teksturach mokrego gruntu, czy piasku, takie ślady się tworzą. Jakby właśnie się... Błotko robiło. Też to fajnie wygląda. I one znikają z czasem. Możemy poczekać, aż znikną. W międzyczasie można sobie pomachać tą łyżką od tego modu. No i znikają sobie te ślady. Jest nawet informacja o tym zmysł budowlańca. Może no, nie pokazywał, którą podświetla. Ścianę. Podświetla po prostu. Tak wygląda ten zmysł. Podświetla nam te elementy. Próbuję tam dojechać tym modem do tego budynku, ale tam się nie da wjechać, bo to są schody. No to szkoda. No po schodach może dałoby radę. Ty, koła nie mają kolizji? Czekaj, może się uda. Zaraz ja tam spróbuję wjechać. Choć jeśli akurat te ściany, te słupy w sumie to są, gdzie będą... Da się! Da się! Wjechałeś? Człowieku, da się. Nie potrzeba się bawić młotkiem. Ale to jest... Kurde. Ale pokażę też, jak wygląda burzenie młotkiem. Choć tym się szybciej robi, przyznam. No większe pewnie. Młotkiem tak się trzeba bawić. Ale kto by się bawił młotkiem? Jak ma taki sprzęt. Jak mamy taki zarąbisty sprzęt. No kurde, no to jest zarąbisty sprzęt. Trzeba przyznać. Niby mod testowy, a się naprawdę przyda później w grze. No, mod testowy, a się przydaje, więc jak ktoś będzie sobie grał w tą gierkę, to może włączyć te mody, żeby się ten mod testowy pojawił i sobie zrobić od razu, użyć tego modu do niszczenia takich na przykład ścian. Spróbujemy z kamery z wewnątrz tego, w sumie z zewnątrz, nad tego pojazdu. Bardzo, bardzo przydatny jest ten mod. Już zadanie wykonane, widzisz? Zarąbiście. Tutaj jeszcze te kawałeczki. Tym młotkiem byśmy się musieli długo bawić, a tak to raz, dwa. Ciekawe, czy on w ogóle się zużył coś. Bo te maszyny, wiem, że jak się używa, to one się psują, ale nie wiem, jak jest w przypadku tego. Zostawimy sobie, niech to sobie tu stoi. No i jeszcze trzeba te beczki pozbierać. Te butle. Tutaj jest jedna. Trzeba będzie parkura zrobić. Skakaj. Te beczki można pick-upa by się wsadziło. Nie, trzeba wziąć takiego jakby, nie wiem, kontenera, pojemnika. A na pick-upa, no w sumie może mogę spróbować, jak chcesz. Nie wiem, że ci pick-up wybuchnie, no chyba, że to nie są beczki z paliwem. Nie wiem w sumie, do czego te beczki są, ale no zobaczymy, czekaj. Ale tam, kurde, na pick-upie jest, taka jakby... Położyć się da. Zobaczymy, jak się jedzie z tą beczką, czy ona spadnie. Ty, trzyma się. No, to i pick-up się też przyda. Można przewozić sobie. Zrobimy zarąbistą rzecz teraz, chwila. Może później jakieś elementy do budowy będzie trzeba wozić, albo nie, paliwo, beczkę paliwa na tego, na pick-upa wsadzić. No, ale no, nie wiem, czy ta mechanika akurat tak była zrobiona, bo to jest chyba tylko przez nas wymyślone, że można wozić. Ale dobra.
Gdyby nie było na pace koła zapasowego i ramy, to by było spoko, a tutaj właśnie ta rama przeszkadza trochę i koło zapasowe. No to po prostu wymyśliliśmy podstawę do jakiegoś ciekawego modu. Tak, można taki mod zrobić właśnie. Ale my zrobimy tak, że te butle sobie włożymy i jeszcze na pick-upa dostarczymy je tak elegancko. To nie jest planowane przez grę. To nie miało tak wyglądać. Ale my sobie to tak zrobimy. Żeby było ciekawiej. Żeby nie nosić. Tak, to byś musiał właśnie pojedynczą beczki nosić. Tak na pick-upa wsadzisz. Cholera. Spadła. No właśnie przeszkadza te koło, jakby tego nie było, to by było bardziej spoko. No dobra, są tylko trzy beczki. Ogólnie jest też radio w grze, ale wyłączyłem te radio, żeby, bo nie wiem, czy ta muzyka coś przeszkadzała później na YouTubie, czy nie, więc wyłączyłem. Okej. Może da się tam jakąś stację internetową ustawić tak samo? Wiesz co, nie wiem. I teraz tak, wystarczy to wrzucić tu. Spadło. Tak. Wiesz co, te przenoszenie przedmiotów przypomina mi trochę to, co będzie w Efesie 17. Tylko że tu się chyba nie da rzucać przedmiotami. A tu kamerę masz z oczu gracza? Nie ma. No. Da się zmienić? Nie wiem, chyba nie. To szkoda, byś zobaczył, jak on to trzyma wszystko. No, czekaj. To się unosi po prostu przed, tak jak na przykład widły w Efesie. Mhm. Jakby mod wideo w Efesie, to podobnie działa. Ale nie, jeszcze jest jeden gdzieś karnister. A, tam jest, dobra. Ten ostatni karnister jedziemy z buta. Promienie słońca. Przebijają przez drzewa. Nie, możemy się bawić ile chcemy. To jest spoko. Bo na czas to by trzeba było się spieszyć, a tak to elegancko sobie wszystko zrobimy. Kontrakt zakończony. A tam właśnie widzę, że jeszcze jakiś taki, nie wiem, zielony dym leci. Ja to jeszcze zakończymy kontrakt. Jeszcze polecę sprawdzić, co to jest. $1000 dostaniemy, zakończ kontrakt. Dostaliśmy nawet 1612 dolarów. I 70, tak, jak kursus. 70 punktów doświadczenia. Już ktoś dzwoni, pewnie ten nasz gość od papierów. Mówi, że ten gość mówi, że jakiś kontrakt niedaleko, jeszcze jeden, ale nie, no to już akurat sobie może później zobaczymy. Jeszcze ten dym chcę zobaczyć, co to tam jest. No a teraz jeszcze samouczek o poziomach licencji, że każdy poziom licencji wymaga odpowiedniej ilości punktów. No i te poziomy licencji też później wpływają na to, jakie maszyny odblokujemy i jakich maszyn możemy używać. No to jest w sumie coś jak w Eurotracku. Tam też można odblokować takie licencje i można przewozić po prostu towary cenniejsze. A tutaj patrzę, skąd ten dym leci i tak, kurczę. To zielony dym leci? Znaczy on tak jakby od tego nieba chyba wygląda, jakby był zielony, nie? Bo to niebo jest takie jakby, nie wiem, zielono-żółte. Wrócę na plac budowy obok tego modu, żeby fajnie wyglądało. I teleportować nie można do maszyn? Nie, chyba. To nawet i fajnie. Zamkło mi ten, plac budowy mi zamkło. Muszę teleportować. Okej, także wykonaliśmy pierwsze zlecenie oraz przyjrzeliśmy się troszkę maszynom, troszkę jak to wszystko wygląda, mechanice gry. Także w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. No na razie.